Dzień dobry, dobry wieczór. Witam serdecznie po krótkiej przerwie. Dzisiaj będzie trzeci nasz wywiad. Moim i Państwa gościem będzie Filip Płoch. Witam Państwa. Filip jest oczywiście odpowiedzialny za cotygodniowe relacje na żywo z NALW i mamy do niego bardzo dużo pytań, więc zaczynajmy. Filip, jak wyglądała pierwsza transmisja? Pierwsza próbna transmisja to była transmisja meczu czystych butów z Dragonami. Była robiona jeszcze przy użyciu telefonu komórkowego na gimbalu, na bardzo krótkim kablu, z bardzo niskiej perspektywy. Natomiast chciałem się dowiedzieć, czy to w ogóle ma możliwość jakiegoś później rozwoju. Okazało się, że wyszło całkiem fajnie, no i później to już tak była taka... Takie rzeźbienie trochę, kupowanie nowych sprzętów, pożyczanie nowych sprzętów. No i tak to minęło te 5 lat niedawno. A skąd się wziął pomysł? O, pomysł to był taki w zasadzie efekt motyla. 5,5 roku temu reprezentacja Izby Aptekarskiej krakowskiej jechała na Mistrzostwa Polski Farmaceutów na Śląsk. Bo bodajże w Zabrzu. I z racji tego, że jeden z zawodników się rozchorował, a ja wtedy nie mogłem grać, Tomek Płatek, czyli kapitan drużyny, zaproponował mi, żebym pojechał na Śląsk z nimi w charakterze fotografa. Zrobiłem kilka zdjęć dzień przed turniejem, natomiast już na samym turnieju, czy tuż przed samym turniejem, pomyślałem, że nie głupio będzie nagrać film z tego turnieju. I poprosiłem Tomka, żeby mi dał dostęp do fanpage'a Dragonów. I na ten fanpage po prostu nagrałem z telefonu, z rąsi, że tak powiem, w mecze Dragonów, tylko mecze Dragonów. Okazało się, że Dragony zrobiły niespodziankę i wygrały ten turniej z tymi mistrzami Polski farmaceutów. A ja zacząłem się zastanawiać, no jakby to, co by tutaj jeszcze ulepszyć, jakby to zrobić, żeby było widać, jaki jest wynik, bo najgorszy było to, że nawet nie wiedziałem, w którym momencie meczu jestem, jak odtwarzałem sobie później te filmy. No i z pomocą przyszedł mój syn, który powiedział, tata, bo youtuberzy to używają takiego programu. Ten program sobie zainstalowałem, znalazłem sposób na to, żeby te dane zmieniać, natomiast no, trudność polega na tym, że trzeba było napisać program. Nie znalazłem programisty, który byłby w stanie taki program mi napisać, znaczy pewnie byłby w stanie, ale praca po pracy w charakterze takim, jakim się na co dzień pracuje. Oczywiście nie jest jakimś pewnie najlepszym sposobem na hobby, więc postanowiłem, że sam się nauczę podstaw programowania. No i od tamtej pory rozwijam program, dzięki któremu mogę wyświetlać te dane podczas transmisji, co mnie bardzo, bardzo cieszy. To jak byś ocenił, jaką zmianę przeszły transmisje od tej pierwszej aż do dzisiaj? Och, bardzo dużą zmianę. To nie wiem, czy znajdę słowo, które mogłoby to opisać. Prostota użytkowania, łatwość edycji pewnych danych od strony takiej powiedzmy backendowej, no bo tego zwykle nie widać. Natomiast w animacje, które udało się zrobić i wyświetlać, to jest przepaść. Pierwsze transmisje były straszne. Znaczy bawiły dokładnie tak samo jak i te dzisiejsze, ale różnica jest nieba ziemia. No, to nie da się urównać. Zresztą zapraszam na pierwsze transmisje, na tworzenie sobie pierwszych transmisji. No to różnica jest bardzo duża. Nie było powtórek. Wszystkie teksty musiały być tak przedstawiane na ekranie, że żeby formatowanie było dobre, musiałem używać czcionki o stałej szerokości, bo nie potrafiłem na przykład justować w tekstu wówczas. Teraz już tym nie ma problemu, także teraz efekt wizualny jest na pewno dużo, dużo lepszy.
A czy musisz się specjalnie przygotowywać przed takim cotygodniowym występem? Teraz nie. Teraz to nie jest dużo pracy. Mam dużą bazę już gotową. To jest kwestia tylko wybrania odpowiednich drużyn. Na podstawie drużyn zaczytują się w nazwiska zawodników. Teraz to trwa naprawdę kilkanaście minut. Natomiast pierwsze transmisje wymagały dość dużo pracy, dlatego tak dążyłem do tego, żeby usprawnić ten proces. Teraz nie. Teraz nie. Kiedyś tak, teraz to jest w zasadzie drobnostka. Gdzie trzymasz te wszystkie pudła związane ze sprzętem? No właśnie. Moja żona bardzo ubolewa, ale trzymam po prostu w przedpokoju, dlatego starałem się znaleźć jakieś takie rozwiązanie, które będzie w miarę kompaktowe, że nie będzie zawadzało w domu. Część rzeczy jeździ ze mną cały czas w samochodzie. No a te najcenniejsze rzeczy, to biorę ze sobą do domu i stoi na honorowym miejscu w przedpokoju. Co jest najtrudniejszego w prowadzeniu transmisji? Chyba stres. Już teraz nie towarzyszy mi taki duży stres jak na początku, natomiast zawsze się pojawia. Bardzo często zdarzają się wszelkiego rodzaju fuck-upy. Nawet kiedyś ukułem takie stwierdzenie, że edycja bez fuck-upu edycją straconą. Sprzęt nie zawsze chce współpracować. Czasami pojawiały się jakieś błędy, które zawieszały komputer i przerywały na przykład transmisję w połowie. Więc największą trudnością to jest przewidzenie tego, co jeszcze złego się może wydarzyć. Im większe doświadczenie, tych przypadków jest mniej. I też frustracja związana z tym, że no to miało być dobrze, nie wyszło, jest mniejsza, albo nawet ostatnio nawet nie występuje. Okej, okay, a czy przerwano kiedyś transmisję w trakcie trwania meczu? Tak. Na pewno transmisja Sparty Kraków została przerwana, ponieważ po prostu siadł komputer. Coś się tam złego wydarzyło, nie potrafiłem tego podnieść w ciągu kilku minut, więc stwierdziłem, że no przepraszam panowie, ale nie będzie. No i po chyba 10 minutach transmisji musieliśmy przerwać. Okej, okay. Czy sprzęt albo ty kiedyś oberwał w trakcie meczu piłkę? Tak. Nawet mam kilka takich powtórek, bo zgrywam powtórki, gdzie sprzęt dostaje. Co jeszcze się nigdy nie było to mocne uderzenie, więc wszystko póki co działa. Boję się też zrobić taką kompilację z uderzeniami sprzętu, bo tak sobie myślę, że na przykład któremuś z zawodników nie wpadnie do głowy, żeby jednak trafić na taką kompilację następną. Okej. Okay. Pytanie za 100 punktów. Czy grałeś kiedyś w NALF? Tak, oczywiście grałem w NALF. Grałem w drużynie Dragonów. Chyba z tego co pamiętam, bo nawet strzeliłem jakąś bramkę do 500+. Jeszcze trochę mi brakuje. Natomiast nie znalazłem nigdzie w statystykach w tej wiekopomnej chwili utrwalonej, więc będę musiał się chyba poważnie porozmawiać z doktorkiem, z Dawidem, dlaczego w statystykach nie ma mojej bramki uwzględnionej. Dlaczego przerwałeś grę? W zasadzie z dwóch powodów. Jeden powód to taki, że podczas któregoś z treningów tak niefortunnie chciałem kopnąć piłkę, że kopnąłem kolegę i złamałem sobie kość w stopie. To jest szczęście, że moja kość w stopie, a nie jego piszczel. Więc to już było pierwszy taki sygnał, że ty się do tego nie nadajesz. Mniej więcej w tym samym czasie zmieniłem pracę, dojeżdżałem kilkadziesiąt kilometrów do pracy i bardzo ciężko było przyjechać na trening. Wiedziałem, że skoro nie trenuję, to też nie ma sensu się wygłupiać i wychodzić na boisko. Poza tym następne uderzenie kogoś w nogę mogłoby się skończyć z złamaniem nogi kolegi czy adwersarza, więc lepiej, żebym tego nie robił. Podałbyś mu szybko środki przeciwbólowe. Coś bym znalazł na pewno.
Komu kibicujesz w nas? No oprócz Dragonów oczywiście, czyli swojej macierzystej. Tak, no Dragonem się jest, a nie bywa, jak powiada Tomek Płatek. Natomiast nie mam wyboru. Drugą drużyną, której kibicuję, jest MK Team, z którą przeżyłem mnóstwo wspaniałych chwil w The Legend zwykle. Ale o tym może niekoniecznie musimy dzisiaj rozmawiać. Off record. Jakie ulepszenia są możliwe w przyszłości? Czy planowałeś już takie ulepszenia? Tak, tak. Sky's the limit. A w zasadzie limitem są pieniądze, których na spełnienie wszystkich pomysłów nie stać mnie. Natomiast tak, pomysłów jest mnóstwo. Jest pomysł studia meczowego. Nie wiem, czy uda się go kiedykolwiek zrealizować, ale pomysł jest. Jest pomysł wirtualnej tabeli, której chyba w ostatnim meczu wspomniał komentator obecny tutaj z nami, Dawid Mknowicz. Tak, wjechał mi trochę na ambicje i już przez ten ostatni tydzień mocno zastanawiałem się, jak to zrobić, żeby tą wirtualną tabelę wyświetlać. Jeszcze jest kilka pomysłów, o których nie chciałbym teraz mówić, bo niech to będzie niespodzianka. Super. Gdzie oprócz NALF przeprowadzono transmisję? Wiemy, że była transmisja z mistrzostw Polski okręgowych izb aptekarskich, ale czy gdzieś jeszcze transmisję udało się zrealizować? Jeździliśmy na Puchar Polski, eliminację w Puchar Polski w futsalu. Byliśmy w Dąbrowie Tarnowskiej raz, a może dwa razy, i w Łapczycy. Na pewno w Dąbrowie Tarnowskiej i w Łapczycy. Trudność z tamtymi transmisjami polega na tym, że tam jest bardzo słaby internet. Tutaj mamy świetny internet, tam był bardzo słaby, więc na wyjazdach jest dużo trudniej. Tutaj w domu bardzo fajnie. Która część sprzętu była najtrudniejsza do zdobycia, albo z którą miałeś największy problem? W zasadzie nie było jakiegoś tam dużego problemu. Wystarczyło tylko wykazać odrobinę cierpliwości. Wymarzyłem sobie konkretną kamerę, to znaczy może nie konkretny model, ale taką, która by miała konkretne możliwości. Udało mi się taką kamerę kupić za bagatela 1000 zł. Gdzie chyba najtańsze, które wcześniej widziałem, kosztowały około 2500. Statyw dostałem na 40 urodziny. Chodziło o to, żeby ten statyw był maksymalnie wysoki, żeby głównie sędziowie nie zasłaniali obrazu. Natomiast jeszcze jest kilka takich sprzętów, które kupię. Nie będzie to duży problem, tylko znowu muszę poczekać chwileczkę, żeby odpowiednią cenę złapać. Okej, co byś radził komentatorom w NALF? Żeby bardzo szybko po strzeleniu bramki mówili, kto strzelił bramkę, żebym mógł to wyświetlić. Okej, to jest bardzo ważna rada. Także apel do wszystkich komentatorów, abyśmy szybko krzyczeli nazwisko strzelca. Dobra, zmierzamy powoli ku końcowi. Filip, powiedz nam jako aptekarz, czy praca w aptece pomaga jakoś w konstruowaniu transmisji? Nie. Nie pomaga. A co jest najtrudniejszą rzeczą w pracy aptekarza? Chyba to źle zawsze, pacjenci. Do mnie przychodzą głównie ludzie, którzy mają jakiś problem, którzy cierpią, którzy borykają się z chorobami. I nie zawsze bywa to spotkanie miłe, czasami trzeba po prostu wykazać dużo cierpliwości, ale taki charakter pracy. A czy spotkałeś się z sytuacją, żeby któryś z zawodników przed meczem jakieś medykamenty specjalnie brał, na przykład Tusipek? Nie, no sport i doping to nie idzie w parze. Filip, dziękujemy bardzo za ten wywiad, za te wszystkie wypowiedzi. Dziękujemy też za wszystkie transmisje i miejmy nadzieję, że te wszystkie enhancementy i to wszystko, co chcesz jeszcze zrobić, wkrótce się wydarzy, więc wielkie dzięki. Dzięki. Do zobaczenia.